Cześć, dzisiaj chciałbym krótko opowiedzieć o aplikacji do wizualizacji danych z akcelerometru MPU6050 w połączeniu z płytką STM32F4 Black Pill. Dane są wysyłane do aplikacji w systemie Windows za pomocą modułu Bluetooth HC05. Aplikacja w systemie Windows została napisana w Qt z wykorzystaniem Qt kreatora. W tle tej chwili widoczny jest uzyskany efekt, czyli obracam płytką z akcelerometrem, potrząsam nią i całość jest wizualizowana w aplikacji Qt. Dodatkowo widoczne są po lewej stronie wykresy kątów Eulera, z kolei z prawej strony przypuszczalnie jedno z przyspieszeń. W tej chwili wykonuję test żyroskopu, drift żyroskopu. Wideo jest przyspieszone czterokrotnie, tak przez około minutę zauważyliśmy, że płytka się nieznacznie obróciła, więc uzyskany efekt jest całkiem dobry. Dodam, że zbyt wiele tutaj nie eksperymentowałem, z całą pewnością udałoby się ten drift jeszcze znacząco zmniejszyć. Spektakularnych efektów z pewnością nie uzyskamy, jednak moduł akcelerometru, jakim jest MPU6050, jak widzimy, do estymacji orientacji pozwala uzyskać w miarę zadowalające efekty. Przenieśmy się na pulpit systemu Windows. Na początku wideo widoczna była płytka z akcelerometrem MPU6050. Schemat tej płytki prezentuje się następująco. Wykonałem schemat w ten sposób, ponieważ było to dla mnie najprostsze, najwygodniejsze. Nie chciałem tutaj niczego skomplikowanego rysować przy użyciu jakichś zaawansowanych programików. Z kolei całość kodu mikrokontrolera oraz kod źródłowy aplikacji w Qt jest dostępny tutaj na profilu GitHub. Do aplikacji mobilnej przygotowałem również instalator za pomocą InnoCompilera, więc wystarczy pobrać kod źródłowy tutaj tego wizualizatora i przejść łatwy proces instalacji. Po przejściu procesu instalacji tutaj plik projektu.imu, znaczy to rozszerzenie.imu, tak, będzie powiązane z aplikacją wizualizatora. Jeżeli uruchomimy ten plik, no to wówczas mamy zapisane dane zebrane z aplikacji na żywo, tak? Wracając do uruchomionej aplikacji, dane są zbierane na żywo, tak? Czyli mikrokontroler wysyła dane poprzez Bluetooth i aplikacja te dane odbiera. Tak jak tu wspomniałem na rysunku, moduł Bluetooth HC05 należy zmienić mu domyślną baud rate, aby niejako działało to z miejsca, ponieważ no, w kodzie mikrokontrolera nie przewidziałem tej zmiany, więc należy zrobić to sobie manualnie w jakikolwiek inny sposób, no, lub dopisać kod, który to obsłuży i wykonać kompilację. Aby aplikacja wizualizatora odszukała nasze urządzenie Bluetooth, czyli nasz moduł HC05, w pierwszej kolejności należy dodać ten moduł do znanych urządzeń w systemie Windows, tak? Czyli wyszukać w pierwszej kolejności za pomocą Add Bluetooth Order Devices. Dodajemy, wprowadzając tam pin bodajże 1, 2, 3, 4 domyślnie. Jeżeli urządzenie jest już na liście, wówczas aplikacja wizualizatora będzie w stanie odszukać nasze urządzenie, czy też nasz moduł Bluetooth HC05. Kolejną uważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że żyroskop należy skalibrować. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że dane z procesu kalibracji należy wysłać do aplikacji Qt, tak, czyli wywołując tą funkcję Calibrate Giro, wykonywane są pewnego rodzaju obliczenia. Rezultat tych obliczeń jest wpisywany do takich rejestrów offsetu, które jakby offset do rezultatu działania żyroskopu jest wprowadzany, więc jakby ten drift żyroskopu jest znacząco redukowany i generalnie offset. Następnie tutaj sobie dane wysyłałem za pomocą tego
za pomocą funkcji Bluetooth Debug Data Transmit i zapisałem sobie je w globalnej już statycznej strukturze, więc aby po prostu wykonać szybki start, wpisuję surowe dane i pomijam proces kalibracji. Są jeszcze dwie rzeczy w kodzie mikrokontrolera, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza z nich to oczywiście inicjalizacja. Kolejna rzecz to jest to, że wykorzystuję przerwania oraz DMA. W związku z tym startujemy przerwania oraz układ DMA, aby transmitować dane możliwie szybko. Tutaj mamy callback od końca transmisji I2C przez DMA, a tutaj mamy przerwanie od akcelerometru, że dane są dostępne, więc tu zwracam tylko na to uwagę. Z kolei dane do Bluetooth są wysyłane za pomocą takiej funkcji Report Base in Data. Tak, czyli kopiuję tą pola struktury, która jest wypełniana za pomocą poprzez jakby callback od końca transmisji 2C. Kopiuję odpowiednie pola, które z kolei następnie wykorzystuję sterownik, czy też generalnie taki moduł Bluetooth. No, nie wnikając w jakieś głębsze szczegóły, dane są po prostu cyklicznie wysyłane. W tym przypadku czas transmisji, jaki sobie zdefiniowałem, to jest około 35 milisekund. No, można byłoby częściej, jednak no, Bluetooth HC05 stanowi w tym przypadku nieco wąskie gardło. Więcej danych nie jestem w stanie wysyłać lub częściej. Wysyłam co 35 milisekund 120 bajtów. Nie wiem, o co chodzi, po prostu mam często jakieś błędy transmisji. Z kolei w moim innym projekcie udało mi się wysyłać 100 bajtów, nawet co 3 milisekundy, więc troszeczkę nie wiem, gdzie tu jest problem, ale nie chciałem też drążyć jakoś głęboko. Wiadomo, projekt hobbystyczny, więc no, okej. Okay. No to chyba tyle z ważniejszych informacji, co chodzi o kod wbudowany. Dopowiem jeszcze o jednej rzeczy, bo próbowałem też estymować pozycję robota w przestrzeni trójwymiarowej, tak, czyli względem punktu startu chciałem liczyć przemieszczenie. Jednak wykorzystując tutaj moduł MPU6050, no nie udało mi się tego zrobić, może mam zbyt małą wiedzę, troszkę kombinowałem to w tej funkcji, więc pozostawiam to otwarte. Jeżeli ktoś ma ambicje i chciałby to zrobić, to będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli ktoś się tym zajmie. Chodzi o to, żeby wziąć przyspieszenie w trzech osiach X, Y, Z i estymować pozycję, czyli druga całka przyspieszenia to droga, więc jeżeli ktoś ma chęć, to niech spróbuje to zrobić. Tak, no i tutaj właśnie mamy ten scatter, który próbowałem użyć do tego, żeby estymować pozycję w przestrzeni trójwymiarowej, ale niestety mi się nie udało. W tej chwili poruszam ręką w lewo, w prawo, więc coś tam się dzieje. Tak, w tej chwili mam rękę z lewej strony, w tej chwili mam rękę z prawej strony. Jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, można eksperymentować. Zatrzymajmy. Tutaj możemy sobie zapisać dane, znaczy pliki projektu, tak, czyszczę, można następnie je sobie wczytać, więc to też działa. Możemy kliknąć na dowolny wykres i wtedy dane z tymi wykresami 2D nam się zsynchronizują, a czy takie markerki się jakby narysują, dzięki temu możemy coś tam sobie też porównać. Oczywiście klikając na dowolny punkt, kosteczka też się nam, jak widzimy, zmienia. To wszystko na ten temat. Dzięki bardzo, jak Ci się wideo podobało, zostaw proszę lajka, będzie mi bardzo miło, oraz tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś ma tylko ochotę i chciałby się podzielić rozwiązaniem, żeby za pomocą MPU6050 szacować przemieszczenie, oczywiście może być bardzo niedokładnie, a jeżeli ktoś miał na to pomysł, to niech się proszę podzieli. Pozdrawiam, cześć.